Także yo, czytajcie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj zajmujemy się Fiu 20, czyli odsłoną, która niezbyt mi podpasowała. Mimo, że wbiłem tutaj Golda 1, tak naprawdę jakoś nie do końca mi pasuje ta odsłona gry. W związku z czym niechętnie do niej zaglądam, bo jak widzicie, to jest odsłona gry, w którą zagrałem bardzo mało spotkań, 463 zwycięstwa, 22 remisy, 280 porażek. To jest konto od zera do, w którym to doszliśmy do blisko 40 odcinków, tak mi się wydaje. W związku z czym no, trochę sentymentów jednak we mnie jest, ponieważ dużo czasu spędziłem nad grindowaniem, głównie pod koniec gry, gdzie to naprawdę ten letni żar, letnie szaleństwo nawet zawróciło mi w głowie, bo to był naprawdę bardzo fajny event. Zresztą zobaczcie, ile tych kart mam w swoim klubie. Mam złotego Neymara, którego trafiłem pod koniec gry, gdzie był warty 30 tysięcy. Mam Cristiano Ronaldo, który był warty 60 tysięcy, nie zagram nim ani jednego spotkania. Jeżeli chodzi o mój składzik, prezentuje się on następująco. Nelson jest sobie bardzo fajna karta. Większość z tych kart jest niewymienna, tak naprawdę tutaj wymienny jest Marcus Rashford oraz wymienny jest Kylian Mbappé, a reszta to są karty niewymienne. Jak widzicie, no nie grało mi się zbyt dobrze w tą grę, ponieważ no, te statystyki nie są zbyt dobre. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Marcusa Rashforda, no to tutaj w miarę dobrze to wygląda. W tej chwili się, tak jak widzicie, nie padało zbyt dużo godzin, bo porównując statystyki piłkarzy z mojego składu z FIFA 21, a z FIFA 20 to jest zupełnie co innego. Tam pada multum goli, a tutaj to się grało tak naprawdę do jednej, dwóch bramek, gdzie to się murowało całą linię defensywy i czekało się na błąd przeciwnika. W związku z tym nie podpasowała mi ta wersja gry. Marcusa Rashforda nie ma na rynku, a jakie są jego widełki do 410 tysięcy złotych. Nie będę go wystawał, bo to jest legenda mojego zespołu. Bardzo fajnie mi się nim grało, zresztą od zawsze mi się fajnie grało z zawodnikami z 5 gwiazdkami sztuczek. Mimo że w tej chwili meta była taka, że grało się z zawodnikami z 5 gwiazdkami słabszej nogi, to ja podałem zawodników z 5 gwiazdkami sztuczek. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś dobrego. Niestety nie mamy tylko i wyłącznie zaszczytu świecącą kartę. Nie powiedziałem, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Będziemy tutaj podsumowani moje troszeczkę osiągnięcia w FIFA 20 oraz będziemy otwierali paczki w FIFA 20, tak jak to wcześniej powiedziałem. Mam przygotowanych 12 paczek, z których to mam nadzieję, że coś wypadnie, aczkolwiek teraz do trafić walkout będzie naprawdę bardzo ciężko. Tutaj mamy jakieś ekrany, ale bez walkoutu więc sobie pomijamy, nie chcemy się tak za bardzo oglądać, ponieważ mamy po arabie 1 600 000 do wydania. Całego budżetu nie będę wydawał, ponieważ no to mija się z celem zdecydowanie, tym bardziej, że no to by zajęło jakieś bardzo długo, by zajęło naprawdę bardzo długo. A tak mamy dosyć silne paczki tutaj w sklepie, wiecie co, jak mamy złote paczki, niestety nie ma żadnych paczek promocyjnych, więc otwórzmy sobie teraz tą ze sklepu za 7,5 tysiąca monet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest tutaj coś, ale nie mam banerów. Nawet nie pamiętam, jak tutaj banery się rozpoznaje. Lepiej mi to wychodziło w 19 niż 21, bo wtedy zdecydowanie lepiej, więcej tych paczek otwierałem, bo jakoś lepiej mi ta FIFA szła. A tutaj no niestety wygląda tak, jak wygląda. No, tylko Gold 1, FIFA 19, Elita 1. Taki zjazd dosyć duży, nie powiem. No ale co zrobić, co zrobić? No czasami tak bywa. Po prostu ta meta, gdzie były El Tornada, gdzie były te hopsa hopsa podrzutki, jakoś bardziej mi pasowały, aniżeli granie po prostu murowanie swojej bramki i czekanie na błąd przeciwnika. Mamy tutaj João Mario, więc przeciętna karta zdecydowanie. No kiedyś była dobra, kiedyś 16 bodajże, tak mi się wydaje, że to była karta grywalna. Oprócz tego Mahera, Granela, Kwame. No i tutaj tak naprawdę to wszystko idzie sobie na Quickset. Więc długi odcinek się zapowiada, zdecydowanie. Ale mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Wiem, że każdy youtuber to powtarza, ale mi szczególnie jest to potrzebne, ponieważ mój kanał troszkę umarł. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę mojej winy, troszeczkę bardziej winy YouTube'a, ale na tym, że to powiem sobie w innym odcinku na temat tego. I znowu te konne bole. Konne bole są najbardziej wkurzające chyba karty z wszystkich dostępnych w grze, bo to ile one potrafią napsuć krwi, to jest niesamowite. I mamy, czy będzie walkout? Niestety bez walkoutu. Tutaj pamiętam, jak się rozpoznaje walkout, bo wtedy ta jedna lampka musi się nie zaświecić. Tak jak ten jeden pasek w FIFA 21 musi się nie zaświecić, to tutaj jedna lampka musi się nie zaświecić. Mamy Jorginho, złota paczka. Jorginho, którego posiadam sobie na Instagramie, w sumie nie wiem czemu, bo i tak to mi kart nie będę sprzedawał, ponieważ no wątpię, żeby tutaj ktoś się sprzedał. Choć zobaczyłem,
To parę kart na rynku transferowym jest. Zdecydowanie więcej niż FIFA 19, aczkolwiek no wiadomo, nie porównujemy tych gier, bo one dawno już wymarły. Jeżeli chodzi o to, no to zdecydowanie bez porównania. Teraz mamy Drexlera, Ponsa, Labajda, Labiada. Nie wiem właściwie jak powinno się mówić po marokańsku jego, jego imię i nazwisko. Właśnie nie wiem jak ma na imię nawet. Ale kojarzę tego zawodnika coś tam po Ajaxu, chociaż w FIFA 27 za bardzo nie kojarzę jego karty, jak ona wygląda. Mamy teraz kolejne ekrany bez walkoutu, więc to jest coś niesamowitego. Teraz te ekrany tak sypią. Wiem, że nie ma walkoutów, ale tych ekranów jest tak dużo. Kiedy graliśmy w tą grę, tych ekranów praktycznie w ogóle nie było. W FIFA 21 tych ekranów naprawdę mam bardzo rzadko, chociaż ostatnio udało mi się trafić Arbiego Barnesa z paczki za 7500, czego nie nagrywałem, bo robiłem to na webapie. No ale mimo wszystko to Harvey Barnes, no to zawsze jest jakaś fajna karta. Oczywiście Future Stars, nie karta Team Decision, to karta Future Stars, bo Future Stars są oczywiście tańsze i nie ma karty na razie do trafienia, jeżeli chodzi o TOTSy w FIFA 21. Mamy jakieś fajniejsze paczki, mamy jeszcze tą paczkę i otworzymy sobie jeszcze tą drugą taką samą paczkę. Ponieważ nie chcę was zanudzać, chcę tutaj, żeby było coś takiego. Chcę, żeby tutaj było coś takiego fajnego, żeby się udało trafić jakieś niesamowite trafy i żeby dodać jakiś fajny tytuł tego odcinkowi, tak, to po prostu najprawdopodobniej, jeżeli nic nie trafi, to będzie po prostu pack opening w 20. No bo jaki inny tytuł mógłbym nadać? No cóż, otwórzmy sobie jeszcze tą paczkę i przejdziemy sobie do paczek za 7500. Zobaczymy, bo trzeba powydawać tych końców troszeczkę, żeby wyczyścić konto, żeby chociaż troszkę wyczyścić konto, bo nie ukrywam, tych paczek jest naprawdę sporo do tworzenia. Musiałbym sobie policzyć, ile tak naprawdę tych paczek byłoby do otworzenia, a tak mamy paczki za 7500, które będziemy sobie otwierali. 12 kart, 12 złotych, 3 rzadkie. Zobaczymy, a już będzie tutaj jakiś walkout, fajnie by było, żeby, tak jak mówiłem, nasz tytuł temu odcinkowi coś jest, a niestety nic nie ma. Bo ta głowa Van Dijk'a musi się bardziej świecić, znaczy nie tylko Van Dijk'a, głowa zawodnika, która jest na paczce, musi się troszeczkę bardziej świecić, żeby było coś rzadkiego. A tak mamy Alexisa Sancheza, Roga i strój LA Galaxy. No to nie są zdecydowanie karty, które chce się oglądać. No ale zobaczymy. Więc musimy otworzyć 100 paczek, żeby za 750 tysięcy sobie tutaj zrobić budżet. Więc no dosyć sporo do otworzenia. Jeżeli otworzymy sobie 10, to będzie 75 tysięcy, taka prosta matematyka. No a jeżeli otworzymy 100, to będzie 750 tysięcy. Więc wszystkiego raczej na pewno nie otworzę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz coś mi się zacięło niestety. Więc możliwe, że będziemy widzieć po cięciu. Okej, mamy już, się naprawiło, na szczęście. Zobaczymy co będzie w kolejnej paczce. Ogólnie ta FIFA, tak jak mówię, mi za bardzo nie podpasowała. Nie wiem jak wam, możecie się pochwalić w komentarzu, jak wam ta FIFA podpasowała, bo mi nie za bardzo. Nie ukrywam, Gold 1 to nie jest najlepszy wynik. Sporo w FIFA 21 wbijam Golda 3. ani raz Golda 1 nie wbijam, może dlatego, że nie za bardzo tych nie rozgrywałem do końca. A tak, no to pad mi się odłączył. Dobra, otwieramy kolejną paczkę do 7500 monet. Nie chcę za bardzo już tego otwierać. Co innego by było, gdyby w FIFA 21 można było otwierać tyle paczek, aczkolwiek za końcem nie polecam otwierania paczek, bo to jest według mnie bez sensu. Wiecie co, tak się znają, może jeszcze innego draftu, to robimy oficjalnie draft, był w ostatnim odcinku. Nagrywałem retro drafta, mamy Jordana Lukaku, który byłby fajną kartą na lewej broni, ale na lewej pomocy, no zbyt dobrze to nie wygląda. Ponieważ nie ma 3-4 gwiazdek, to sztuczek ma nic wystrzymanie, więc no... To mówi samo przez się. Fajna była jego karta w FIFA, oj pominęłem, możliwe, że to był walkout. Już przez ucienienia pominąłem, ale zobaczymy co będzie w środku, najprawdopodobniej to będą banery. To był walkout, blisko, i do tego 84 PP, więc no to była najlepsza paczka jak do tej pory. Szkoda, że pominąłem walkout, kurde. Miałbym taki fajne zdjęcie do miniaturki. Może jeszcze jednego walkouta uda się teraz wypakować. No zobaczymy. Po raz kolejny świeci głowa Van Dijk'a, więc to będzie złota rzadka karta. Ale nie wiadomo, czy to będzie dobra złota rzadka karta, bo najprawdopodobniej to będzie jakiś szrot. Zobaczymy, przekonajmy się. Pedro Leon, tak jak mówię, Hughes, który ma kartę na prawej pomocy. Dziwne, bo FIFA 21 trzymał to co na środku pomocy.
Szkoda, że jej nie zadaje żadnych paczek promocyjnych do otwierania. Bo to zdecydowanie by było bardzo ciekawsze, jeżeli chodzi o starsze shifty niestety bez walkoutu. Więc to sobie pomijamy, tak jak mówię, gdyby jej trochę dbało od starsze shifty, nie powiem, FIFA 20 no to nadal są dostępne sezony, są nadal dostępne zadania, bo sobie to zobaczyłem. No i ogólnie to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Chciałem sobie zrobić jeszcze wymianę tą mistrzostw Food Premium, ale się okazało, że mam tylko trzy karty, są cztery karty, jeżeli chodzi o te karty za mistrzostwa Food, więc tego niestety nie zrobię. Mam nadzieję, że mi to wywodzicie, bo myślałem, że uda się urozmaicić, a tak no to niestety no się nie uda tego zrobić, bo no zbyt dużo kart nie mam, bo ich przepalałem w innych SBC, chociażby o zawodników. Czy to też po prostu zrobiłem wcześniej, dużo wcześniej zrobiłem te, gdzie przepaliłem 11 tych informów czerwonych. No i to nie wyglądało zbyt dobrze, bo tam bodajże było gra się Team of the Season, przepaliłem parę kart Team of the Season za Food Champions. No i tam wypadł mi karta 86, nie pamiętam kto dokładnie to był, bo nie mam aż takiej dobrej pamięci, żeby pamiętać wszystko co się dzieje. Za to was przepraszam, ale no tak jest po prostu, tak jest. 1 300 000 jeszcze końców zostało. Tak się zastanawiałem, gdybym mógł robić live'a, to bym zrobił live'a do otwierania tych paczek. Może wtedy parę osób by zobaczyło mój kanał, ale tak niestety nie mam możliwości robienia live, bo mój internet jest zbyt słaby. Kiedyś robiłem próbować live'a i możecie to zobaczyć w jednym z popularniejszych filmików na moim kanale, gdzie to robiłem live'a bodajże godzinnego, gdzie to wbijałem 100 subskrypcji, więc no teraz mówię samo przez siebie i wtedy udało mi się wybić te 100 subskrypcji na tym live'ie. Aczkolwiek ten live nie wyglądał zbyt dobrze, ja bym sam nie chciał oglądać takiego live'a. No i po prostu tak naprawdę tylko byście, jeżeli bym odpalił live'a, to byście słyszeli mój dźwięk, mój głos. A tak, no to nie wygląda to zbyt dobrze, ponieważ no, mój internet jest dosyć słaby, tam bodajże ma jeden uploadu, ma chyba 0,6, a downloadu ma 3, już tam nie pamiętam, ale coś takiego. Wiem, że download jest spoko, ale upload no niestety... Podobno do FIFA najlepszy jest internet lustrzany, nie? Ale nie wiem czy to jest prawda, bo nigdy nie miałem przyjemności czegoś na takim internecie, nawet u kolegi. Bo przeważnie to było tak, że jest wysoki upload, wysoki download. Ale no ogólnie jeżeli chodzi o internet do FIFA, tak się zastanawiam. Ja prawdopodobnie po maturze będę się zastanawiał nad streamowaniem. Wtedy czeka mnie wybór studiów. Jeżeli by się udało na YouTubie, to bym na studia nie poszedł, ale no niestety tego się nie... To tak nie działa niestety. Bo potrzebuję naprawdę dużej ilości subskrypcji, żeby móc się utrzymać z tego YouTuba. A tak, no to jeżeli ogląda mnie 5 osób, to z tego nie da się utrzymać. Tego nawet nie da się mieć reklam, w związku z czym no... To no wiecie o co chodzi, nie? Mam za mały czas oglądania, żeby mieć reklamę, a chętnie bym reklamę wstawił, żeby chociaż troszeczkę pieniążka zarobić. Wiadomo, czas to pieniądze, ja trochę czasu poświęcam na tego YouTuba. Może zaniedbuję niektóre inne rzeczy, ale mam teraz One Bizakę ciekawą kartę, która jest dostępna na rynku transferowym. Nie będę go na razie wystawiał, ale naprawdę to była bardzo fajna karta. Mi się bardzo podobało jego wersja Team of the Season, gdzie to na głównym koncie. Gdzie to również nie wydawałem FIFA pointów, ale nie prowadziłem FIFA 20 takich jakichś szczególnych raportów z Food Champions. Z tego jak gram na tym koncie, tylko były same pack openingi, bo to jest najprostsze co można zrobić, czyli pack opening i żeby po prostu to skomentować jak się otwiera te paczki. No i wtedy za bardzo nie robiłem takich skrótów z Food Champions, czy to z Division Rivals, tych raportów, tak jak to było w FIFA 21, gdzie to do pewnego czasu robiłem to naprawdę sumiennie i regularnie. Znaczy wydaje mi się, że to było sumiennie i regularnie, chociaż możliwe, że to było co miesiąc, co bym się nie zdziwił, gdyby tak było. No ale no takie życie. Zobaczymy jeszcze ile paczek nam zostało. Dużo paczek nam zostało do otworzenia. No i chciałbym wyzerować te konto najchętniej. Ponieważ no i tak na nim już najprawdopodobniej te konto już odstawię. Te konkretne, na którym prowadzę serię od zera do odstawię. Tworzę sobie nowe, żeby zrobić jakąś karierę, bo nie chcę usuwać tej kariery Sampdori z mojego konta. Ponieważ ona była naprawdę bardzo fajna i może w przyszłości do niej wrócimy. Ale no ogólnie wątpię, że wrócę do tego konta, bo te konto prawdopodobnie stanie się już umarłe, ponieważ to jakie trafi. Trzeba po prostu zmienić konto. Chociaż z drugiej strony, czy ja wiem, że to coś da, skoro jej możliwe, że ma mój adres IP konsoli. No i
po prostu ten adres IP jest przypisany do każdego konta, które zostanie stworzone na tej konsoli. W związku z czym, to jest moja teoria spiskowa, nie? To jest moja teoria spiskowa, która może okazać się niezbyt trafna. Ale może tak być, że po prostu nie ma adres Orion, to jest bardzo również fajna karta. W tej filmie niesamowitego dotca. Że adres konsoli jest przypisany do każdego konta, które jest stworzone na tej konsoli, w związku z czym będzie mnie rozpoznawało, że to jest MWDJ, który będzie miał strasznie słabe trafy, bo nie trafiłem żadnej karty wartej więcej niż 300 tysięcy w tym roku. FIFA 21 to nie jest zbyt dobrym osiągnięciem według mnie. Ponieważ no, stosowanie mogło być dużo, dużo lepiej, jeżeli chodzi o to, bo FIFA 19 miał naprawdę sporo fajnych trafów. I tam udało mi się złożyć niesamowity skład z Ronaldinho, z Pele. No w tej chwili teoretycznie mógłbym złożyć jeszcze lepszy skład. Bo tak naprawdę dla mnie sprawia radość samo posiadanie końców. Nie wiem jak u was, ale ja wolę mieć 10 milionów na koncie i słaby skład niż super skład za 10 milionów i 0 na koncie. Nie wiem czemu tak jest. Ale po prostu lubię mieć na koncie dużo milionów końców. Nie wiem dlaczego tak jest. Ciężko mi jest to powiedzieć. No ale tak po prostu mi to wygląda, nie? Trochę pogadałem sobie w dzisiejszym odcinku na temat różnych rzeczy, ale trzeba was czymś zachęcić do oglądania, bo mam nadzieję, że ten odcinek obejrzy chociaż z 5 osób. Jak nie, to no to będę bardzo zawiedziony. 5 osób, 10 osób to już 20, no to już było marzenie. Aczkolwiek może akurat się uda, ktoś zobaczy mój kanał. To prawda, wiem, że muszę poprawić miniaturki. Bo to wygląda naprawdę bardzo słabo robione w Paincie, czy też to samo w Gimpie robiłem, ale nie mam pełnej wersji Gimpa, w związku z czym nie mogę usunąć tła z niektórych rzeczy. W związku z czym no, to wygląda dużo, dużo słabiej. Jeżeli bym to robił w Gimpie, albo miał Photoshopa, czy tam, nie pamiętam jakie są, Photoshop chyba jest najlepszy do robienia miniaturek. Wtedy może to by lepiej wyglądało, ale musiałbym się go nauczyć od podstaw, co by wymagało troszeczkę czasu. Zanim doszedłbym do takiego poziomu tych miniaturek, to troszeczkę czasu minęło. A tak no to robione w Paincie też nie są najgorsze, przyznajcie, że nie są najgorsze. Chociaż dla mojej satysfakcji przyznajcie, że nie są najgorsze te miniaturki robione w Paincie. Aczkolwiek wiem, że one są fatalne, więc no tutaj raczej bez zbędnego wygadania trzeba coś zmienić. 15 minut dopiero tego odcinka minęło, a mi się zdaje, że to naprawdę bardzo długo, bo to otwieranie paczek jest dosyć nudne. Co innego robienie kariery, gdzie to półgodzinne odcinki nadal pozwalają mi się bawić, a otwieranie paczek, no tak jak mówię, to nie jest zbyt dobry pomysł, zbyt dobre rozwiązanie, bo ja ogólnie nie jestem graczem, który lubi otwierać paczki, czy też handlować, jestem graczem, który lubi po prostu grać. W grę stawać się lepszym graczem, stworzę na Ekstraklasę Games, ten dalej, gdzie zaczną, to będzie rzecz czwarta runda. Marcos Llorente to jest, nie przyjrzałem się jego karcie, ale na nich bo miał 60 tempa, a FIFA 21 miał 86 tempa na świecie, na swojej karcie, więc no to wygląda też dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o ten upgrade. Tym bardziej, że Marcos Llorente naprawdę ostatnio stał się jednym z najważniejszych zawodników w kadrze Hiszpanii, czy też w kadrze Ligi Simeone, gdzie to grał na prawej obronie, czy to w meczu z Polską był jednym z najlepszych zawodników na boisku. Co prawda wtedy Hiszpania nie zagrała jakiegoś super wybitnego spotkania, bo jeżeli się remisuje z Polską, z tą Polską, aż mi ciężko to przychodzi przez gardło, która zagrała na Mistrzostwach Europy, no to wiadomo, że coś jest nie tak, tym bardziej, że no, zdobyliśmy tylko jeden punkt w grupie, na pewno na Rafinie. A zresztą może nie będę się wypowiadał na temat futbolu, bo nie jestem futbolowym ekspertem. Aczkolwiek czasami lubię powiedzieć swoje zdanie na temat jakiegoś wydarzenia, które jest jako w świecie futbolu. Ostatnio widziałem, bardzo lubię Memphisa Depaya jako piłkarza, mamy teraz ekrany, niestety było kautu. Swoją drogą, dawno nie mieliśmy ekranów. To są pierwsze ekrany bodajże od 9 paczek, coś takiego. W związku z tym, no Arturo Vidal również taką kartę, Moise Kean, który również bardzo fajnie się rozwinął w naszej karierze w Sampdorii. No i ogólnie był bardzo ważnym zawodnikiem, naszym najlepszym strzelcem przez 2 sezony, chyba był naszym najlepszym strzelcem. Tak mi się wydaje, że był naszym najlepszym strzelcem, tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie jestem pewien, że nie pamiętam, bo nagrałem te odcinki jednego dnia. Możecie po mnie załatwić tą samą koszulkę.
No, ale to jest, nie ukrywam, troszeczkę jestem już zmęczony i nie chcę mi się otwierać za bardzo tych paczek, ponieważ no to zajmuje troszeczkę czasu. Także zastanawiam się, jak Jacob wydobywał 60 tysięcy fakońców na początku FIFA 21, robił live'a. Nie pamiętam, ile mu to zajęło, ale te 60 tysięcy fakońców wydał na paczki za 300 fakońców, co daje dużo paczek otworzonych. Nie chcę mi się teraz liczyć, bo z matmy nie jestem za dobry. Naprawdę daje dużo otworzonych paczek i multum czasu. Myślę, że to jest 3 godziny mu zajęło co najmniej. Więc no, ja nie wiem, jak można siedzieć i otwierać te paczki. Choć z drugiej strony, jak jest początek FIFA, się doładuje te FIFA Points, to może zupełnie inaczej to wygląda, aniżeli to miałoby wyglądać w ten sposób, gdzie to pod koniec FIFA, czy to w FIFA, która już wymarła, otwierają paczki. Wiadomo, wtedy jest większy hype i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy Messi, Ivana Cavaleiro, więc no, dosyć przyjemne karty. Otwieram tylko kolejną paczkę. I swoją drogą, ciekawe jak to będzie wyglądało w FIFA 23, bo w FIFA 23 słyszałem, że podobno ma być free to play. Free to play, jeżeli tak by było, to by było naprawdę super, bo według mnie no, zapłacenie za grę 300 zł, które jest tak naprawdę na rok, to jest już przesada. W związku z czym nie będę kupował FIFA 22. Poczekam, aż będzie free to play, bo też nie mam nowej konsoli, nowej generacji. Ja jako były gracz aspirujący do miana pro playera, ponieważ w FIFA 2019 udało mi się wbić Elite 1, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym osiągnięciem. Według mnie no, to był mój maks umiejętności. Ja w Elite 1 zweryfikowałem swoje konto i mogłem grać w turniejach organizowanych przez EA, ale niestety byłem wtedy jeszcze za młody. Byłem wtedy za młody, bodajże, bo wtedy 16 lat miałem w maju, a w Elite 1 wiem bodajże, nie pamiętam kiedy nawet, to już było dawno, to już było na pewno bardzo dawno, ale Elite 1 wiem, kiedy nie miałem jeszcze 16 lat, w związku z czym nie mogłem brać udziału w tych turniejach organizowanych przez EA. No, troszkę szkoda wtedy mi było, bo jak się o tym dowiedziałem, bo wtedy byłem jeszcze takim Januszkiem, jeżeli chodzi o FIFA, to byłem taki drugi Błahu troszeczkę, bo w FIFA 2019 Błahu też się wybił. Co prawda, on wbijał wtedy top 100. Kurde, pominęłem, może znowu to będzie walkout, znowu do miniaturki będzie potrzebny. Bo już z przyzwyczajenia po prostu pomijam, zobaczmy, czy to był walkout. Nie, to były tylko i wyłącznie banery. 83, więc myślałem, że sobie będę się transferował. Strasznie słabe są te paczki. Wtedy akurat Błahu się wybił w FIFA 19, bo on wbijał top 100. Ja wbiłem Elite 1, tylko że on wtedy miał 14 lat, ja miałem chyba 16, coś takiego. Albo on miał 13, coś takiego, bo między nami jest no, różnica w wieku 2-3 lat. W związku z tym no, troszeczkę on się bardziej wybił niż ja wtedy. No, moje zasięgi, mojego kanału były naprawdę bardzo fajne. I mój błąd, który zrobiłem, no to usuwanie filmików z kanału. Bo z FIFA 17 usunąłem parę filmików z kanału, z FIFA 19 usunąłem parę filmików z kanału. No niestety nie ma pełnego zapisu tej elity, bo w pewnym momencie byłem tak załamany moimi słabymi wynikami na YouTube, że chciałem usunąć cały kanał. Zaczęło się od usuwania poszczególnych filmików, ale potem sobie uświadomiłem, że to jest bez sensu, że skoro mam założyć nowy kanał, to i tak musiałem mieć materiał, żeby wrzucić chociaż z tej elity, ale się okazało, że nie miałem tego na dysku i wtedy nie było możliwości pobrania tych materiałów na komputer, bodajże wtedy nie było jeszcze możliwości. Bo pobieranie materiałów z kanału YouTube jest możliwe chyba od jakiegoś czasu. Ale nie jestem pewien od jakiego czasu, bo chyba od 2 lat, od roku, coś takiego. Tak mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem pewien. Mamy teraz Andrea Belottiego, bardzo fajna karta, potrój PLKD. Ale no, PLKD tutaj nie ma na tym kanale, więc no, a może akurat skomentuje mi ten film, bo było naprawdę bardzo przyjemnie. Aczkolwiek wątpię, bo PLKD raczej nie zagląda na takie odchłanie YouTube'a, na takie zadupie YouTube'a, jakim jest mój kanał. No ale może akurat, kto wie. Swoją drogą mam tutaj właśnie układkę od FIFA 20, którą możecie teraz zobaczyć. I od FIFA 19, z FIFA 19 już nagrałem materiał. Nie wiem, w jakiej kolejności będę wrzucał te materiały na YouTube'a, ponieważ mam nagranych jeszcze całą karierę Sampdorii. I najpierw planuję wrzucić całą karierę Sampdorii, dopiero potem będę wrzucał
te odcinki z retro FIFA i wtedy dopiero rozpoczniemy nową karierę. Nową karierę, którą tak się zastanawiam, jakim klubem zrobić, bo może znowu powrót na tron by się dało się zrobić. Jakimś klubem takim fajnym, dosyć przyjemnym do grania kariery. Tylko pytanie, jakim klubem by się przydało. Z tą drugą, fajnie by było, gdybyście dali znać w komentarzu, jaka konsola jest najlepszą nową generację FIFA, ponieważ no, nie ukrywam, jeżeli chodzi o mnie, to liczy się tylko FIFA, że żadnej innej gry nie gram. Się poświęcono naprawdę sporo czasu. No i to wygląda tak, że w innej gry nie gram. No i do mnie najlepszą konsolą by była Xbox Series S, ponieważ jest najtańsza, pojednoszowemu. A jeśli chodzi o granie proplayerskie, no to FIFA, no to PlayStation 5, bo na inne konsole nie są uwzględniane żadne turnieje, nie będą uwzględniane żadne turnieje, w związku z czym proplayerzy teraz będą musieli się wygotować, na przykład taki Bayon. Bodajże kupił nowego Xboxa i będzie musiał go chyba sprzedać, bo chyba, że będzie tam prowadzić swoje konto Road to Glory. A swoje główne konto będzie na PlayStation, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo na PlayStation nam ładnie mu posypało z tych nagród różnych, bo tam była raczej Neymara i Messiego i tak dalej. No ale odstawmy to może na półkę, chociaż nie, porozmawiamy sobie może troszeczkę o tej nowej chwili, ponieważ no według mnie to będzie dosyć ciekawe, jak to będzie wyglądało na nowej generacji, bo jeśli chce nas zachęcić, to byśmy grali na nowej generacji. Czy ja wiem, czy na szczęście w tłumaczeniu jej było takie, że nie dają nowego silnika gry na PC-ta, czy też na starą konsolę, bo według nich te konsole i komputery by nie pociągnęły nowej FIFA. Ale jeżeli ktoś ma dobry komputer, to z pewnością spokojnie by pociągnęło to FIFA 22. Ponieważ, no nie wiem, czy mój komputer by pociągnął, bo to mogło być dosyć ciężkie. A zdecydowanie dałoby radę, Teraz mamy Salta Sara, swoją drogą. Ile ty masz lat? Bo ty jesteś dosyć młody. 96 rocznik, myślałem, że jesteś młodszy. No ale jednak nie, Diego Castro oprócz tego. No zobaczymy. Tak dobijemy może do miliona, wydam do miliona końców i wtedy skończymy sobie ten materiał, więc jeszcze około 10 paczek, 9 paczek przed nami. To sobie pomijamy. To już w środku nic nie ma niestety. Ojejku, są strasznie słabe te trafy, nie wiem jak można grać w to profesjonalnie. Znaczy no to gdzieś nie wiem, bo FIFA 2019 jakoś mi szło. A FIFA 20 jakoś mi nie szło. Po prostu swoją drogą co ma otwieranie do grania profesjonalnego, nie wiem. Bo pro playerzy, może mi chodziło o to, że pro playerzy po prostu wydają dużą ilość FIFA pointów na paczki. Więc też zależy od pro playera, bo jeżeli jest gorszy pro player, jest gorszy organizacji, to jest gorszy. To stanie troszeczkę mniej tych FIFA pointów, żeby doładować swoje konto. A wiadomo, ci lepsi, ci bogatsi, no to wystartują z wysokiego C. I swoją drogą w FIFA 22 będzie taki system, że im lepsza wbijesz rangę, tym lepsze nagrody dostajesz. Teoretycznie jest to spoko, niestety bez walkoutu. Teoretycznie jest to spoko, z tym, że czasem po 3 miesiącach gry okazać się może, że te składy pro playerów będą nieosiągalne dla zwykłych graczy. Albo robimy sobie coś takiego dla zwykłych graczy, takich jak ja, który nie będzie grał w FIFA 22, bo ja FIFA 22 nie planuję sobie kupywać, bo według mnie to się nie opłaca kupować grę za 300 zł na rok, do tego nową konsolę, w związku z czym no to są troszeczkę duże wydatki. No ale jeżeli chodzi o to, no, te składy pro playerów będą tak odskakiwały od tych zwykłych składów, czyli że nawet doładowywanie FIFA pointsów nie będzie miało większego sensu. Ponieważ jeżeli doładuje ci FIFA pointsy, no to po czasie, jeżeli jesteście i tak słabszymi graczami, którzy doładują FIFA pointsy, to mi się nie opłaca. Ponieważ ten system nagród będzie taki, że pro playerzy i tak będą mieli lepszy skład od was. Więc nie zaskoczycie do nich poziomem. Chyba, że po prostu chcecie grać for fun, to okej, okay, to rozumiem. Ale i tak, jeżeli jesteście multimilionerem FIFA-owym, tak jak ja mam 10 milionów końców na koncie w FIFA 21, no ale i tak nie wbiję nic wyższego niż Golda 3. Swoją drogą widziałem fajnego mema, którego może wam tutaj wkleję, gdzieś tutaj będzie pokazany. Co się tyczy mnie, bo ja gram w FUT Champions, właściwie w FIFA 17 zagrałem w FUT Champions bodajże 2 ostatnie miesiące. Bo akurat wtedy były wakacje, czyli ten lipiec, sierpień, sobie zagrałem te FUT Champions, w resztę nie grałem.
Mam fajnie, bo mam myśliwego, który był dosyć sporowaty, ale cienia nadal chyba nie trafiliśmy jeszcze. Dobra, zostało parę paczek do otworzenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cztery paczki bodajże do otworzenia, tak mi się wydaje. Tutaj mamy podświetlenie głowy Van Dijka, czyli to będzie zwykła złota, rzadka karta. Ale nic specjalnego poza tym, a niestety przydałoby się, żebyśmy trafili jakąś fajną kartę. Mieliśmy jeden walkout na tyle paczek. Nie chcę mi się myśleć, ile tych paczek otworzyłem, ale było ich naprawdę, naprawdę sporo. W związku z czym, no, to mówię sam przez się, że otwieranie paczek to jest nieopłacalne za końcy. No, jeżeli chodzi o otwieranie paczek za pointsy, to jest to bardziej opłacalne, aczkolwiek nie do końca, ponieważ no, jeżeli wydać cały swój majątek na FIFA Points i nie trafić w tym nic dobrego, to ten niedosyt pozostaje i to taki mocny niedosyt pozostaje. Mam Jose Callejona 84, całkiem spoko. Oprócz tego mamy złotą paczkę premium, więc dwie paczki nam jeszcze zostały. Dwie paczki w porywach 3, żeby wyzerować te konto, to znaczy wyzerować, żeby dobić do 1 000 000 końców, za które to można było sobie życie ułożyć w FIFA 20 pod koniec gry, bo wtedy te wszystkie karty były tak tanie i można było naprawdę się obłowić. Teraz mamy 1000 końców. Duncan to fajna karta, wygląda bardzo fajnie. Reszta wygląda, ten Akmedow wygląda również ciekawie. To jest jaki to jest kraj? Uzbekistan, okej. Nie wiedziałem nawet, że. Znaczy, wiedziałem, że taki kraj istnieje, ale nie kojarzę ich flagi kompletnie. Więc jeszcze dwie paczki przed nami, żeby dobić do tego 1 000 000 FIFA Pointsów wydanych, bo i z Quixelu jeszcze parę monet będzie. Teraz nam się pad odłączył, muszę kupić sobie nowy kabel, który z jednej strony ma wejście USB, z drugiej ma micro USB, bo teoretycznie mam trzy takie kable, ale do mojego pada nie pasuje praktycznie żaden. Jeden się w ogóle nie chce z nim połączyć, a drugi się odłącza cały czas, tak jak właśnie możecie co chwilę zobaczyć na moich materiałach. Tutaj słabo bez żadnej świecącej karty, więc to sobie pomijamy i zobaczymy, co będzie w kolejnej paczce. Oby coś dobrego, aby tak okraścić ten cały pack opening jakimś super niesamowitym trafem. No przydałoby się jakieś niesamowite trafy mieć. I ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku już mi trochę gardło wysiada od tego gadania całego. No ale cóż, czego się nie robi dla widzów, czego się nie robi dla widzów. Zobaczymy, czy to będzie coś dobrego? Niestety nie, więc no cóż. Takim akcentem ja się z wami żegnam. Myślę, że to było tyle. Do zobaczenia w procesie. Oczywiście strzałeczka, trzymajcie się.